W tym filmie zrobimy kilka przykładów, w których informację podaną słowami w zadaniu zapiszemy w postaci równania matematycznego, które rozwiążemy i w ten sposób rozwiążemy zadanie. Więc zacznijmy od pierwszego zadania. Napisz równanie opisujące relację między zmiennymi w tabeli obok. Czyli tu mamy dwie zmienne, jedna to jest dzień, a druga zysk, być może, nie wiem, sprzedajemy owoce, czy kwiaty, czy cokolwiek, jakąś inną pracę wykonujemy. No i tu mamy zysk po pierwszym dniu 20, po drugim 40, po trzecim 60. No i wygląda, że każdego dnia ten zysk przyrasta o 20, prawda? Czyli to jest plus 20, no nie wiem, jakich to jest jednostka, 20 złotych, czy dolarów, czy jakiekolwiek tam euro na przykład. No w każdym razie wygląda na to, że zysk, napiszmy to słowami, zysk, że zysk każdego dnia wynosi 20, czyli to jest 20 razy dzień, liczba dni. No i jeżeli teraz to napiszemy bardziej w postaci symboli matematycznych, to powiedzmy zysk to jest z równa się 20d, gdzie z to jest zysk, a d to jest dzień, czyli po trzech dniach, prawda, zysk jest 60, po czterech dniach, prawda, zysk jest 80 i po pięciu dniach zysk jest 100. Wszystko to pasuje do tych danych. No i oczywiście zakładamy, że przy tym pytaniu B, jaki jest zysk po 10 dniach, no że ta zależność jest zachowana, czyli po 10 dniach, to znaczy co to? To znaczy w tej naszej formule musimy wstawić d równe 10, znaczy d równe 10, zatem zysk równy 20 razy 10, czyli 200. Czyli po 10 dniach zysk wynosi 200. Dobrze, zróbmy kolejny problem. Zapisz równanie i rozwiąż je. I tu mamy kilka podpunktów, więc pierwszy podpunkt to jest taki. Siedmiokrotność pewnej liczby to 35. Jaka to liczba? No dobrze, no. Czyli jeżeli x to jest, powiedzmy, x to jest szukana liczba, no to co my wiemy o tej liczbie? Wiemy, że jej siedmiokrotność, czyli 7 razy ta liczba, czyli 7 razy x, to jest 35. 35. No i teraz jak to znaleźć, jak x znaleźć z tego równania? No ano trzeba obie strony równania, prawda? Nie wolno nam jednej strony równania, ale obie strony równania możemy dzielić przez tę samą liczbę. No i w tym wypadku podzielimy obie strony równania przez 7, dlatego że jak 7x podzielimy przez 7, to po lewej stronie właśnie zostanie nam 1x, a po prawej 35 przez 7, czyli 5. Zatem szukana liczba to 5. No więc to chyba było proste. Teraz następne zadanie jest ciut bardziej skomplikowane. Mianowicie tu już mamy dwie liczby, prawda? Jedna liczba jest o 25 większa niż dwukrotność drugiej. No dobrze, spróbujmy zapisać tę wiadomość w postaci równania. Czyli potrzebujemy tutaj dwóch literek. Powiedzmy, że x to będzie pierwsza liczba. Nazwijmy ją liczba. No a y to będzie druga liczba. No i co wiemy o tych liczbach? Skupmy się na pierwszym zdaniu. Jedna liczba, czyli x powiedzmy, nazwaliśmy ją x, jest o 25 większa niż dwukrotność drugiej, czyli x równa się dwukrotność drugiej, czyli 2 razy y plus 25. Więc to jest równanie, które daje tę samą informację, co pierwsze zdanie. I teraz, co więcej jeszcze wiemy o tych liczbach? Że jeżeli obie liczby pomnożymy przez 5, to ich suma wyniesie 350. No dobrze, to jest właśnie ta informacja. Obie liczby, czyli jedna to jest 5x, drugą mnożymy przez 5, to jest 5y. Jeżeli je dodajemy, to dostajemy razem 350. Prawda? W ten sposób dostaliśmy układ równań na dwie niewiadome. X, y i dwa warunki te liczby spełniają, które są sformułowane w postaci dwóch równań. No i co? Jak taki układ równań można by rozwiązać? No widać, że tak, x jest 25
Prawda? Pierwsze równanie mówi nam, jak x zależy od y, no i możemy wstawić tę wiadomość do równania drugiego i wtedy w drugim równaniu zostanie nam tylko y, czyli równanie z jedną niewiadomą, które rozwiążemy. Ale może zanim to zrobimy, to może podzielmy sobie, żeby tutaj mieć trochę mniejsze liczby, prawda? Może sobie podzielmy przez 5 obie strony. 350 bardzo dobrze dzieli się przez 5, czyli podzielmy sobie obie strony tego równania przez 5, czyli 5x przez 5, 5y przez 5, 350 przez 5. I wobec tego drugie równanie mówi nam, że x plus y równa się 350 przez 5, czyli 70. Tak? I teraz tę to zależność, jak x zależy od y, wstawiamy w miejsce x do tego równania. Czyli dostajemy to. Czyli w miejsce x wstawiamy 2y plus 25. No to jest właśnie to. To jest nasze x. No i do tego równania, czyli zostaje nam plus y i to jest 70. Czyli tak, 2y plus y to jest 3y plus 25 jest równe 70. No i co, i chcemy mieć, może 25 przeniesiemy sobie na drugą stronę. Czyli innymi słowy, od obu stron równania odejmujemy 25. Czyli tak, czyli 3y zostaje nam 3y równe 70 minus 25 to jest ile? 45. No i to już jest równanie podobne do tego. 3y równa się 45, dzielimy przez 3 i otrzymujemy y równa się 15. Może tutaj y równa się 15. A skoro mamy już y, to x policzymy. X równa się 2 razy y, czyli 2 razy 15 plus 25, czyli 2 razy 15 plus 25, czyli 55. Czyli jedna liczba to 55, druga liczba to 15. Mamy kolejne dwa przykłady. Pierwszy z nich to suma dwóch kolejnych liczb całkowitych to 25. Jakie to liczby? No, jak wyglądają kolejne liczby całkowite? Więc jeżeli x to jest pierwsza liczba, pierwsza z dwóch kolejnych, pierwsza z dwóch kolejnych, ten przecinek to chyba nie jest potrzebny, pierwsza z dwóch kolejnych, no to druga to jest x plus 1, prawda? Następna. I co my wiemy? Że suma dwóch kolejnych jest 25, czyli x plus, no postawmy nawias, x plus 1 to jest 25. Czyli 2x plus 1 to jest 25. Odejmujemy od obu stron jedynkę. I zostajemy z równaniem 2x równa się 24. No, dzieląc teraz przez 2, otrzymujemy x jest 12, przez 2. Czyli x jest 12, no x plus 1 to 13. Czyli te dwie liczby to 12 i 13, no ich suma jest 25, jak to łatwo sobie policzyć. Kolejny przykład. Piotr jest trzykrotnie starszy niż był 6 lat temu. Ile lat ma Piotr? Więc może, jeżeli P to jest wiek Piotra dziś, no to P minus 6, prawda, to jest wiek Piotra 6 lat temu. Skoro dziś ma P lat, to 6 lat temu miał P minus 6, czyli wiek Piotra 6 lat temu. No, o, tak zróbmy. No i co wiemy o tych, że dziś jest trzykrotnie starszy, czyli dziś wiek jego dzisiejszy jest 3 razy
3 razy wiek sprzed 6 lat, czyli p jest 3 razy p minus 6. Prawda? To jest ta informacja, którą niesie to zadanie. Trzykrotnie starszy niż 6 lat temu. No i teraz musimy to równanie rozwiązać ze względu na p, czyli tak p równa się, mnożymy, prawda? 3 razy p minus 3 razy 6, czyli minus 18. No i co, może p będziemy mieli po prawej stronie, czyli tak od obu stron odejmujemy p i dodajemy 18. Może w jednym kroku to zróbmy. I wtedy tak, po lewej stronie zostaje nam tak, p nie ma, zostaje nam 18, a po prawej stronie mamy 3p minus p, czyli 2p i 18 minus 18, 0. Czyli 2p jest 18, no to stąd, prawda, dzieląc przez 2, albo już po prostu w pamięci, bo to jest kolejny raz mamy takie równanie. Czyli dzieląc przez 2 to jest p jest 9, czyli Piotr ma dzisiaj 9 lat, no i zgadza się, 6 lat temu miał 3 lata i 9 to jest 3 razy 3. I jeszcze mamy jedno zadanie. Cena odtwarzacza MP3 spadła w ciągu roku o 20%. Jeżeli dziś wynosi 120 zł, to ile odtwarzacz kosztował rok temu? No dobrze, czyli może tak, P, C. Może C to jest cena odtwarzacza rok temu. No dobrze, to jeżeli rok temu kosztował C, i to jest nasza niewiadoma, prawda? To musimy obliczyć. Jeżeli rok temu kosztował C i spadła cena o 20%, to ile dziś wynosi? Czyli kosztował C, spadła 20%, to jest, prawda? 20% to jest 0,2. Czyli kosztował C, spadła o 20%, czyli musimy odjąć od C, przepraszam, nie P, tylko C, odjąć 0,2 C i to jest cena dziś. Cena dziś. No i wiemy, że dziś kosztuje 120. No, wiemy, że dzisiaj cena wynosi 120 zł. No i znowuż to jest równanie na C, czyli C minus 0,2 C. No to C minus, czyli mamy, czyli to jest 0,8 C. Czyli to jest 0,8 C równa się 120. Czyli trzeba podzielić obie strony przez 0,8. Wobec tego tak, po lewej stronie zostanie nam C. C. A po prawej stronie to jest 120 podzielić przez 0,8. Może, czyli napiszmy tak, 120 podzielić przez 0,8. Teraz podzielić przez ułamek, to znaczy pomnożyć przez odwrotność, czyli to jest 120, przepraszam, 120 razy 10 ósmych, prawda? Podzielić przez ułamek znaczy pomnożyć przez odwrotność. No i 120 to się dzieli przez 8, to jest 15. Zatem C jest 15 razy 10, 150 zł. Czyli rok temu odtwarzacz kosztował 150 zł.